Pięcia. Chodzi ci o nieśmiertelne gulasze Nigella? Nie, o zmuszanie nas do pobytu w Bordeaux, kiedy Paryż jest o godzinę lotu stąd. A wiesz, w Bordeaux też będzie fajnie. Widziałam foldery z tego miasta. Chyba nie mają tam pojęcia o modzie. Coś jest nie tak. Ashley jest we Francji i nie na zakupach. Oryginalne Armani! Wyglądasz identyczne. A sądziłam, że tylko sklonowali owce. Mamo, ty tutaj? Wezwano mnie do Paryża na spotkanie TPM. Towarzystwo pięknych mam. Będąc tak blisko, musiałam zobaczyć moją małą Ashley. Długo zostaniesz? Dopóki się nie upewnię, że jesteś tu tak szczęśliwa, jak być powinnaś. Oprowadzę cię po statku. Dzień dobry i do widzenia. Film z serii Winnica Jimmy'ego. Kto się zapisuje na męczący Tour de Tony? Wycieczka rowerowa po francuskich drogach. Proszę nie liczyć na pogodę. Trzeba się przebrać tak jak ty? Nie. Zapisuję się. Świetnie. Ja też. Dobrze. Rano o 8 zbiórka przy trapie. Załóżcie odblaskowe stroje. Jak ty będziesz w pobliżu, ślepy nas zauważy. Więc pan nielubiący tłumu zapisał się na grupową wycieczkę. Umartwiasz się? To nie ja. Na tych szlakach odbywają się wyścigi Tour de France. Tak, chcę się trochę pościgać. Ale każdy wyścig to rywalizacja. Ty? Nie rozśmieszaj mnie. Nie tylko ty lubisz się ścigać. A jeśli zamierzasz uciekać z grupy Tony'ego, zobaczysz moją pupę. Tak, akurat. To nasz kulturystyczny klub. Trudno zostać członkiem klubu? Chyba nie. Ashley, zechciej przedstawić mnie swej oszałamiająco pięknej siostrze. Chętnie. Mamo, wiesz, to klubowicze. O, a to coś do wiosłowania. Nie miałem pojęcia, że Ashley ma taką uroczą, piękną matkę. Sean, proszę, bo zemdleję. Ashley, po co się wtrącasz? No, mów kotku. Kotku? Jak na kobietę w pani zaawansowanym wieku. Jest pani świetnie zakonserwowana. Dosyć. Nie lubię natrętnych szczeniaków. A ja Jens. Osobiste. Wiedz, kiedy się wycofać. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień w mojej winiarni. Zakończyliśmy zbiór cennych winogron Bordeaux i wkrótce załadujemy je do pras. Do tej i do tej. A później, za naciśnięciem tej dźwigni, przemienia się, jak wy twierdzicie, w okropnie drogie wino. A teraz, jeżeli pozwolicie, zapraszam na degustację. Allons-y. A, bombowo. Zacznie się smakowanie. Ser? A, nie, 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 nie sam ser. Z serem coś do picia. Drinka. Ah, oui, oui, oui. Tak. Et bien? Nie. Ej, a gdzie jest wino, co? Jesteś chyba głodny. O, tak. Znasz się na ludziach, prawda? Prawda? Cześć, jestem Jimmy, a ty powiedz... Je m'appelle Monet. Monet, jak mówią do ciebie przyjaciele? Excusez-moi, na chwilę. Słoniku Jimbo! Córka producenta win to może być twoja szansa! Wygląda na to, że gdzie jest wino, pełno również serowych kostek. A teraz po prawej mamy... winorość! A przed nami widzimy też... winorość! Max! Cassidy, wracajcie! Pani Dupri? Nie znamy się osobiście, ale skoro pani tyle o mnie słyszała, a ja o pani, to wypada mi się przywitać. A ty jesteś? Alex Pineda.
Ashley nie wspomniała o tobie? Ależ tak, mamo. Obie mamy fatalną pamięć do imion. Cóż, widzę, że przeszkadzam. Chciałem się tylko przywitać. Jako dobry przyjaciel Ashley. Na razie. Dlaczego ten młodzieniec sądził, że o nim opowiadałeś? Chłopcy już tacy są. Jeden uśmiech i uważają się za panów sytuacji. Ashley, ciekawa jestem, jakie zawierasz tu przyjaźnie. Czy wiesz, z jakich rodzin pochodzą? Co robią ich rodzice? Ile mają pieniędzy? Nie powiedziałam tego. Ale chciałaś. Mamo, o co ci właściwie chodzi? Chcę jedynie, żebyś przebywała w dobrym towarzystwie. Guma? Co mówiłam? Że guma do rzucia to droga prosto do slumsów. Och, jeszcze raz, Jimmy, to było magnifique. Dobrze, jeszcze raz, ale ostatni, no bo zaczynają mnie boleć policzki. No. Mam propozycję nie do odrzucenia. Ach, Jimmy, nie jesteś jak wszyscy chłopcy. Oni tylko potrafią napinać muskuły i naśladować Wandama czy innych. Tacy macho. Tak, ja zdecydowałem się iść inną drogą. Jesteś czarujący. Cieszę się, że zwiedzasz naszą winnicę. Masz tyle żłady, Bibre. Nie wiem, co to jest, ale jeśli ty to chwalisz, to ekstra. To najlepszy dzień w moim życiu. Chętnie coś bym zaśpiewał, ale nie potrafię. Ani stepować także nie potrafię. Ale całować tak? A całować tak. O mój Boże! O, zdaje się, że popsułem cacko twego taty. Co to będzie? Chyba nic gorszego nie mogłeś mi zrobić. Za to pańska córka już się we mnie nie zakocha. Ty zniszczyłeś moje życie. Hej, Max, nie martw się, prześcignąłeś do niego. Cassie! Ależ ja nie tępię twoich nowych przyjaciół. Na pewno w swoim środowisku cieszą się szacunkiem, ale czyż nie są, że tak powiem, nieokrzesani, niewychowani, nie nasi, co? Potrafię sama sobie wybierać przyjaciół. Nie wtrącaj się w moje życie. Jestem matką, która się wtrąca? Przebierz się jakoś na lunch. Och, Taylor to najcudowniejszy chłopiec. Wasze małżeństwo będzie czymś zachwycającym. Och, mamo, jeszcze długo nie zamierzam wychodzić za mąż. Taylor niech skończy studia. Ja też chcę skończyć studia. Skarbie, co to? Och, po prostu ja i Alex w Indiach. Wyglądacie na tym zdjęciu jak para. To mój przyjaciel, mamo. Nie mów do mnie takim tonem. A ty nie wścibiaj nosa w moje życie. Zmienił cię pobyt na wysokiej fali. Może. Natomiast ty jesteś taka sama, jaka byłaś w Atlancie. Nietolerancyjna, ciekawska snopka. Dość już usłyszałam. Zabieram cię z tego statku. Pójdziesz do specjalnej szkoły w Atlancie. Wyjeżdżamy jutro. Naprawdę cię stąd zabierze? Wiem, że teraz jest wściekła, ale... Nie znasz mojej matki. Nie można z nią dyskutować. Jest uparta i wierzy w swoje racje. Wmawia mi, że się zmieniłam. Oczywiście, że się zmieniłaś. Dorastasz. W Atlancie też nie odnajdzie swojej małej Ashley. Nie tylko o to chodzi. Ona nie aprobuje moich nowych przyjaźni. Czyli mnie. Nie tylko ciebie ma na myśli. Ona nie zna ludzi, którzy są... inni niż ona sama. A ja jestem. Tak, być może. Niby co z tego? Aleks, znam cię i lubię, serio. Ona nie zechce zadać sobie trudu, żeby cię poznać. A może zechce? Namów ją. Cassie!
Hej, hej, Cassie! Ocknij się, proszę! No już. O Boże, to źle wygląda. Cassidy, otwórz oczy, powiedz coś. Hej! Wezwę pomoc. Hej! Hej! Stójcie! Proszę, stójcie! No, Monet, kładę na szali moją reputację i życie. Spełnię zadanie. Naprawdę? Tak. Mężczyzna jest zawsze mężczyzną. Bądź dzielny, Jimmy. I zostaw mi coś na pamiątkę. Weź. Życzę odwagi, kolego. I tobie, Monet. Te skarpetki nosił już 3 dni. No już. Do dzieła. Tak. Zaczynam deptać. No, wydaje mi się, że tańczę. Sacre bleu! Jak długo on deptał? Kwadrans? O, on nie przybył do takiej aktywności fizycznej. Właściwie do żadnej aktywności fizycznej. Trzymaj się, stary. Dziękuję ci, Jimmy. Chociaż papa nie ocali już zbiorów i będzie musiał sprzedać winnicę, która była w rodzinie od 4 wieków. Nie zapomnimy, że ratowałeś ją. Znajdziemy sposób, by uratować winnicę. Jak? Trzeba wielu ludzi do deptania winogron. Trzeba ludzi! Znajdą się, tak! Tony! Tony! Szczęście, że cię widzę. Cassidy spadła z roweru i boję się... Już jest dobrze. Nie dzięki tobie, panie zawodnik. Nie moja wina. Takie urwanie się z grupy było nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Słuchaj, przecież ja... Dlatego zostawiłeś ją w rowie, bo chciałeś wygrać głupi wyścig. Dobrze, że ją znaleźliśmy i opatrzyliśmy. Nie obchodzi mnie wyścig, ja... Nieważne. Nagle trach! I jestem w rowie. Pamiętam tylko, że wyrzuciło mnie z siodełka w powietrze i huknęłam kaskiem o ziemię. Bach! A potem już nic. I Max cię tak zostawił? Tak. Chyba tak. Aż trudno uwierzyć. Mamo? Nie pojadę. Mamo. No to już. Przyjmą cię do szkoły dla dziewcząt panny Knobington. Mamo, ja... Najpierw spędzimy sobie weekend w Paryżu. Wiesz, fryzjer, masaże, manikir. Mamo, nigdzie nie pojadę. Ależ postanowiłyśmy. Ty postanowiłaś, nie pytając mnie nawet. Pierwszy raz w życiu zawieram tu prawdziwe przyjaźnie. Z prawdziwymi ludźmi, których nie obchodzi to, że jestem Dupree, ani to, że mam 12 tytułów Miss Atlanty. To tu się nie liczy, nie. Zawsze, jak wiesz, próbowałam dać ci odpowiednie wzorce. I cenię je. Dlatego zaufaj mojej intuicji. Może niektórych ludzi nie potrafisz zaakceptować. Ale to moi przyjaciele. Zwłaszcza Alex. Dziwne. Wiadomo, że dzieci muszą kiedyś dorosnąć. Ale naprawdę nie jest się na to przygotowanym. Och, mamo. Chcę być panią samej siebie, ale i twoją małą dziewczynką. Ashley, musimy wszyscy pędzić do winnicy. Cześć, pani Dupree. Jimmy, romansując, coś rozwalił i nie można wycisnąć wina, póki nie podepcze się winogron, więc chodź, dobra? Lessie, choć była psem, tłumaczyła jaśniej, o co jej chodzi. Przetłumaczę. Jimmy ma kłopoty, czeka na pomoc. Chciałabym pomóc, choć nie bardzo wiem, o co wam chodzi, ale mama i ja właśnie... Ashley, to nieładnie. Kiedy przyjaciel prosi o pomoc, trzeba mu jej udzielić. Zdążymy porozmawiać później, zwłaszcza, że nie pojadę na weekend do Paryża wcześniej niż jutro. Świetnie. Dzięki, pani Dupree. I pozwolę sobie powiedzieć, wygląda pani...
To chyba wystarczy. O tak. Chodź. Już się nie gniewasz. Dogoń ich. Jakoś cię przyzwyczaję do dorosłej córki. Dziękuję. Mamo. Nie odniesiemy porażki. Nasze nogi ocalą te winnice. Dobra, zabieramy się do roboty. Właź, Denise. Słusznie? Ale to ja, gdy miałem 3 lata. To jakiś śliczny, słodki Jimmy. A tu, widzisz, jeszcze nie lubiłem nosić kąpielówek. A tu moja mała, gumowa kaczuszka. Słodka kaczuszka? I ty też? Brawo, Jimmy! Hej, Cassidy. Chciałaś mnie widzieć? Tak. Dzięki. Pojechałeś, żeby sprowadzić pomoc. Przez to nie było cię, gdy mnie znaleziono. Nie wierzyłam, że mogłeś uciec. Więc jak ci się odwdzięczę? Nie liczę na to. Z twoją nogą już chyba lepiej? Tak, dzięki. Tak, dbaj o nią. No bo wiesz, są zawody surfingowe w Costa del Sol. Tak. Na pewno tym razem już się nie obejrzę. Słusznie. Chłopie, koszmar. Jutro wypływamy. Już jej nigdy nie zobaczę. Nigdy. To dramat. Czułem, że między nią a mną coś się dzieje w chwili, gdy powiedziała, że ma PL. Monet. Tak, ona, Monet. A jeśli to ta jedyna, to... Na pewno będzie inna. Na pewno? Wiesz, nie cytuj mnie, bo widzisz... Słuchaj, może w ramach kuracji pogramy w niszczycieli ninja, co? Aj nie, nadal czuję coś tutaj. Tak, ból serca. Nie, w żołądku. Jako wytwórca win nauczyłem się dzięki Jimmy'emu 2 rzeczy. Pierwsza. Nigdy nie dopuszczać wielkiej niezdary w pobliżu cennej aparatury. Do mnie. A druga, że każdy zasługuje na drugą szansę. Dlatego dziękując tobie, Jimmy, i wszystkim, pozwolę sobie dać każdemu z was butelkę mego wina. Wypiję mój 9 łyk wina. Na razie to jest tylko sok z winogron. O, okropność. Może, gdy będziecie już mieli prawo pić, zmieni się w dobre wino. Nawet w moje najlepsze. Ten rocznik dedykuję właśnie tobie, Jimmy. Ludzie, to ja! Tak, to ja!